Przyszedł, widzowie, ten moment, w którym zbliżamy się do Wigilii, a ja postanowiłem zagrać w horror. Nie jest to byle jaki horror, ponieważ jest to świąteczny horror i dziś będziemy musieli w wielkim domu stoczyć walkę ze świętym Mikołajem, ale ten święty Mikołaj wcale dobry nie będzie. Jak chcecie więcej horrorów na tym kanale, bo ja przyznam wam szczerze, że bardzo lubię grać w horrorki i bardzo bym sobie pograł w takie gierki, które są totalnie poza jakby Minecraftem, poza horrorami Minecraftu, chociaż takie też lubię, no to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie, a ja bardzo chętnie takie rzeczy ponagrywam, bo ja przyznam wam szczerze, grać w horrory lubię. Sprawia to mi jakąś przyjemność, czuję takie wewnętrzne, prawda, pobudzenie, dobra. Dziś jesteśmy w gierce Christmas Night, czyli oczywiście świąteczny koszmar, czy tam świąteczna, nie koszmar, tylko świąteczny nightmare, to by było koszmar. Christmas Night, czyli świąteczna noc. Klikamy sobie oczywiście New Game i zobaczymy, jak ta gra dzisiaj wygląda, jak musimy tutaj dać, że tak powiem, czadu. Dobrze, a więc uwaga, jest 21:45. Budzimy się. Bardzo ciekawe, że tam było napisane 21:45 PM. Jakby... Powinna być chyba 9:45 PM po prostu, ale dobra. Uwaga, jesteśmy w pokoju. W pokoju, który jest na moje oko kobiecym pokojem. I my też chyba jesteśmy dziewczynką, mamy spódniczkę, dobra, okej. Okay. Dobra, ogarnijmy, co mamy zrobić w pierwszej kolejności, a więc tak, tutaj mamy... gitarę, możemy sobie zagrać na gitarze, okej, okay, spoko. Dobra, zobaczmy tutaj, mamy jakąś kartkę, to nie jest to. Dobra, wyjdźmy z pokoju, zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy drzwi, sypialnia rodziców, tu łazienka, dobra, okej. Zejdźmy sobie na dół i zobaczmy, co mamy na dole, a więc tak, po prawej stronie mamy kuchnię, dobra, to jest ważne, żeby wiedzieć, co gdzie jest, i mamy salon, okej, tak wygląda nasz dom, bardzo dobrze, okej, no to w takim razie, tu jest jakaś kartka. Vanessa, twój wujek jest bardzo chory i musiałam zawieźć go do szpitala. No. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay. To zostawiła nam pizzę w lodówce. Podgrzejmy sobie ją w mikrofali. Dobra. Nie zapomnij przypiąć notatki do swojego listu świątecznego do Mikołaja na choinkę. Okej, dobra. Czyli po prostu nasza mama wyjechała z domu, bo po prostu wujek był chory i musiała zawieźć go do szpitala. Zostaliśmy na chacie. I teraz tak, powiedziała, że mam sobie zrobić pizzę, która jest w lodówce. Zróbmy to w takim razie. Jest tu pizza? No jest tu pizza, widzę ją, czy nie? Czekajcie, kurczę, czy jest pizza? To wygląda jak pizza, czy to nie jest pizza? Halo. Czekajcie, bo coś mi tutaj nie gra. Co jest? Mogę tu coś podnieść? No dobra, no to nieźle, kurczę, jak ja mam... Powiedziane mi zostało, że mam zrobić sobie pizzę w tym, no to fajnie, że się udało. Jeszcze raz. Zostawiłam pizzę, dobra, tu. Dobra, czekajcie, zobaczmy tak, na tabie mamy... okej, najpierw mamy znaleźć... Okej, dobra, tutaj mamy dziennik, który mamy zrobić, mamy znaleźć list do świętego Mikołaja. Dobra, znajdźmy w takim razie, gdzie my zostawiliśmy list do świętego Mikołaja. Pewnie jest na górze, na 100% jest na górze, więc sprawdźmy, co będzie na górze. I zobaczymy, czy tutaj, prawda, coś się kryje ciekawego. Dobra, bierzemy ten list, uwaga, tu chyba będę miał go w pokoju, tak mi się wydaje, więc zobaczmy. Czy to jest list? Okej, to jest Dear Santa, czyli drogi Mikołaju. To jest to zdecydowanie, więc możemy iść na dół i odnieść ten list na... Czemu to się nie da sprintować? Co jest? Ja tak powoli będę musiał chodzić? Dobra, mamy go przywieźć na choinkę. Tak było napisane w liście. Więc tak też właśnie zróbmy. A więc uwaga, na choinkę. Działa, dobra. Drugie, co mamy zrobić? Zjedzmy jedzenie. Dobra, czyli teraz będę mógł dopiero tą pizzę zrobić. Okej, czyli wszystko w odpowiedniej kolejności. Tam akurat w liście było na odwrót napisane, dlatego najpierw chciałem tą pizzę zabrać. No ale dobra. Czemu ja lodówkę zostawiłem otwartą? Widzowie, pamiętajcie, nie zostawiajcie otwartej lodówki. Dobra, mamy to. Zamknijmy lodówkę. W mikrofali. Tu jest mikrofala. Dobra, no to zróbmy to tutaj. Okej. Zamykamy. Co się mi zrobi? Halo, robi się to? To trzeba nakręcić? O kurczę. Dobra. To trzeba było ustawić. Fajne, podoba mi się. Dobra, w takim razie jak się to zrobi i będziemy mieli wszystko, że tak powiem, gotowe. I zjemy sobie pizzę. Póki co nie jest strasznie. Póki co jest git. Póki co nic mi nie wyskoczyło na głowę, to jest ważne. No, zabierzmy to i idźmy sobie... czekajcie, co my teraz mamy? Mamy to zjeść? Mamy to zjeść. Okej, no to czekajcie, gdzie ja to mogę postawić? A, tu mi coś pisało na dole. Czekajcie, co mi tu pisało na dole? Jak tu chciałem coś położyć. Halo.
Tam mi coś pisało na dole, ja nie wiem co. To co ja mam z tym zrobić? Nie mogę tego zjeść w żaden sposób. Tu mam to zjeść przy tym stole? Co jest grane? No nie mogę tego tu zjeść. Tu przy tym stole mam to zjeść? Okej, okay. Dobra, tutaj przy tym stole miałem to zjeść. No i co teraz? Nie mogę tego zjeść. To jest pilot. Okej. Okay. Dobra, oglądamy sobie jakąś bajkę. Okej, okay, okej, okay. No to git. No to oglądamy sobie bajkę, jemy sobie pizzę. Święty Mikołaj normalnie. Szkoda, że nie słyszymy dźwięku z tej bajki, że mamy jakąś muzyczkę w tle i te postacie po prostu do siebie otwierają buzię. No ale dobra, niech będzie. Mamy wam... Co jest grane? Czy mi to tak miga? Okej. Okay. Dobra, zaczyna się. Dobra, co mamy teraz zrobić? Iść na górę. Dobra, mamy iść na górę. O nie, dobra, dobra, słuchajcie, teraz zaczynam się bać trochę. Mamy iść na górę. Tu ktoś był. Tu ktoś był. Ktoś tu był. O nie, jest Święty Mikołaj. Dobra, czekajcie. Pójdźmy tam do niego. Chyba tam trzeba iść. Co jest? Co jest? Wyszedł przez okno! Kurde mol! Nie róbcie mi tak! Jasny gwint! Dobra. Okej, okay, okej, okay, dobra, jesteśmy w środku. Tu mamy jakąś kartkę. Cześć Vanessa, to Święty Mikołaj. Święty Mikołaj, Boże, Święty Mikołaj. Chcesz zagrać w grę? Zasady są bardzo proste. Musisz ukończyć zadanie, musisz complete, musisz skończyć, jakby zrobić to, co ci powiem, zanim upłynie czas. Jeśli wygrasz, dam ci twój prezent, który chcesz. Jeśli przegrasz, you will remain on my... będziesz na mojej liście niegrzecznych, może coś takiego. Twoje pierwsze zadanie to jest light the... candle, czyli zapalić świecę w domu poniżej 4 minut i zgasić wszystkie lampy. Nie martw się, zostawiam ci świecącego sticka, żebyś mogła widzieć. Need to the flashing light the next... Dobra, będziesz potrzebować flashing light, czyli zapalniczki. Dobra, i to jest takie coś, co nam świeci. Okej, okay, okej, okay, dobra, mamy, świeci nam, okej, okay, spoko. Spoko, 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 dobra, mamy to, świeci nam się. Dobra, mamy mało czasu, mamy poniżej 4 minut to zrobić, więc będzie to nie lada wyzwanie. Dobra, uwaga, zróbmy to w takim razie. Musimy tak, zgasić wszystkie światła i zapalić świecę. Aha, potrzebujemy zapalniczki. Gdzie my zapalniczkę znajdziemy? No, musimy jeszcze znaleźć zapalniczkę. Dobra, zapalniczka... Czy będzie tutaj? Tutaj nie. No, sprawdźmy na dole, sprawdźmy na dole. Mi się wydaje, że zapalniczka mogłaby być w salonie. W salonie zapalniczka by mogła być, tutaj gdzieś przy kominku. Ja przynajmniej umiem tak jest, że tutaj jest zapalniczka, ale... Czy tu gdzieś jest zapalniczka? Tutaj nie ma. Tu na stole nie ma. No sprawdźmy kuchnię, może w kuchni będzie. Zapalniczka, tutaj na stole nie ma. O, tu jest świeca do zapalenia. O! Dobra, mamy zapalniczkę, dobra, dobra. Zapalamy świecę. Zapalona świeca, dobra i mamy gasić światła. Tu mamy zrobione, to jest jedyna świeca tutaj. Dobra, kurczę, może jedyna. Dobra, zobaczmy tu. Tu mamy świecę, dobra, widzę, świeca zapalona i gasimy światło. Tu mamy świece jakieś na stole. Kurczę, no muszą tu być świece na stole, nie ma świecy na stole? Jak to jest możliwe? Tu nie ma świec żadnych? Tu będzie tak ciemno? Czekajcie, zgaszę to. O kurczę, dobra, to będzie, o dobra, tu są świece. Tu są świece, musimy tu mieć na tyle świec dużo, żeby dało się coś zrobić. Więc dobra, zapalmy te świece. No, szybko, dobra, tu. Okej, okay, to jest zrobione. Dobra, chyba zapaliliśmy wszystkie świece na dole, żeby iść na górę. Strasznie tu jest ciemno, chyba powinno być więcej tych świec, ale nie widzę więcej. Dobra, ogarnijmy te świece na górze, bo mamy mało czasu, to miało być poniżej 4 minut. Tu jest świeca, dobra. W kiblu? W kiblu chyba nie ma świec, zgaśmy tutaj światło, dobra. Zobaczmy tu, czy tu są jakieś świece. Tu jest telefon. Ty, on zgasł. To dziwne, moja mama nigdy nie zostawia telefonu w domu. Czyli moja mama zapomniała... telefonów na chacie, no dobra, to nie jest dobra informacja zdecydowanie. Dobra, tu jest włącznik światła, musimy wyłączyć to światło, pyk. Dobra, okej. Okay. Gdzie tu są świece? Tu jakaś, o dobra, tu są świece. Zapalmy, tu jest potrójna. O! Dobra, jest git. I tutaj, czy tu jest jakaś świeca? Nie, musimy zgasić światło. Nie ma tu świec żadnych? Yes. O, dobra, mission complete, okej, okay, dobra, zrobiliśmy to. Dobra, git.
Kolejna rzecz. Find the next game note, czyli znajdź kolejną notatkę z grom. No, zobaczmy, w takim razie musimy znaleźć kolejną notatkę. Gdzie jest kolejna notatka? Gdzie jest kolejna notatka? Czy tu gdzieś będzie na stole? Tu gdzieś na stole, tu gdzieś... Okej, okay, dobra, jest kolejna notatka. To było proste. To jest prosta gra. We have to do more than that to get the good kids. Musisz zrobić więcej, żeby być na liście dobrych dzieci. Czy jesteś gotowy na drugą grę? Musisz... Christmas is the Nutcrackers, czyli te Nutcrackers to są chyba te takie, jak to się nazywa? Nutcrackers, takie kurczę figurki. A few for you, ukryłem kilka w różnych miejscach. Musisz znaleźć 5 takich tych Nutcrackers. Poniżej 5 minut, okej, okay, dobra, okej. Okay. O, dobra, to są te właśnie, te. Dobra, dobra, czyli musimy znaleźć 5 takich. Dobra, to nie będzie łatwe, to nie będzie łatwe. Dobra, sprawdźmy najpierw górę. Załatwmy może najpierw... Wiecie, że tu gdzieś jest jakiś taki... Znajdźmy tu. Tu powinna być, w domu, w tym pokoiku na pewno coś będzie. Halo? Dobra, tu nie widzę. Zejdźmy na dół w takim razie i znajdźmy na dole coś. Dobra, schodzimy na dół. Na dole musi co... Albo czekajcie, jeszcze tu kibla nie sprawdziłem. Kiblu coś musi być. 100% będzie coś w kiblu. O! Wiedziałem! Wiedziałem! Dobra, jest w kiblu, dobra git. 5 minut mamy na to, no to niewiele czasu. Ale dobra, damy radę. Póki co, nic tutaj nie łazi po tym domu, co jest bardzo ważne. I cieszę się z tego powodu, ale to się w każdej chwili może zmienić. Okej, okay, dobra, mamy kolejną figurkę. Czy to jest już, która to jest figurka? Trzecia. Potrzebujemy jeszcze dwie. Okej, jeszcze dwie figurki. No to w salonie coś musi być 100%. Więc znajdźmy w salonie. Tutaj nie ma, tu nie ma. Pod choinką nie ma, na choince nie ma. Tu nie ma, tu też nie. Tu nie ma, tu... O! Dobra, jest tam. Jak ja to mam zabrać? Halo? Nie mogę skakać. Muszę coś podłożyć pod nogi. Coś pod nogi, jakieś krzesło? Czy ja mogę zabrać krzesło? Nie mogę zabrać krzesła. Przesunąć fotel muszę, czy co? Czekajcie, przesuńmy. Nie, nie mogę, no co? O, tu jest drabina! O kurczę, drabina. Dobra, czekajcie. To o to chodzi? Dobra, bierzemy Dobra, jest, okej, okay, drabina, dobra, git. Mamy to. Okej, okay, tu jest jakaś laska dziwna, dobra. Co to jest? Dobra, jakaś laska na szafie. Nie wiem, co tam robi, ale była laska na szafie. Dobra. To znaleźliśmy. Ile mamy tego? 4, jeszcze jedną. Jeszcze jedną musimy znaleźć tu. Dobra, zejdźmy na dół. Aha, potrzebujemy klucza. Dobra, tak, potrzebujemy klucza, to tego nie zrobimy. Dobra, to w takim razie musi to być na górze gdzieś. Gdzieś na górze pominąłem. Nie znaleźliśmy w tym, w pokoju. Od tego, albo tu też nie sprawdzę. Tu też chyba nie było. Dobra, czekajcie, tu jeszcze sprawdzę. Czy tu coś jest? O, szafa. Save. Reset. Enter. Ok. Dobra, dobra. Dobra, trzeba znaleźć gdzieś kod. Trzeba znaleźć gdzieś kod do sejfu. O, tu coś jest. Dobra, czekajcie. Otwórzmy to. Ok, dobra, mamy do strychu dojście. Dobra, to jest fajne. Dobra, na strychu będzie ten mały śmietnik. O, dobra, tu jest jakaś karteczka. Memory of 2012... Czy 2012 to jest ten kod? Dobra, czekajcie, zapamiętajmy sobie, to zaraz to sprawdzimy. Ale jeżeli to będzie to git, bo to akurat tutaj... Czekajcie, tu jest jakaś gazeta. Dobra, gazety nie będziemy czytać, to jest mało ważne. Dobra. Zobaczmy w takim razie... Nie ma tu nigdzie tego. Kurczę, dobra, gdzie to jest? A tu? No musi być coś, tutaj nic nie było. W tym namiocie? W szafie? Nie mogę otworzyć szafy. Tu też nie? Kurczę, musi tu gdzieś coś być. O! O, jest! Dobra, mamy to. Zrobiliśmy to. Dobra, druga misja ukończona. Dobra, jest git. Ej, póki co to nie wygląda na horror. Aczkolwiek jest trochę straszny. Ktoś jest za... Co się stało? Ej, dobra, tam coś go zaatakowało. O, nie. Tam był jakiś gościu. Nie wiem, kto to był. Ale tam był jakiś gościu. Co to jest? O? O,
O nie, 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 dobra, to mi się przestaje podobać, to mi się przestaje podobać. Co my teraz mamy? Znajdź następny... Znajdź ostatnią grę. Mamy znaleźć jakąś ostatnią grę teraz, dobra, gdzie jest ostatnia gra? Czekajcie, trzeba znaleźć kartkę jakąś w takim razie. Z kolejną ostatnią gierką. Tylko pytanie, w którym miejscu ona będzie, o nie, no dobra. Ej, dobra, zaczynam się bać, to zaczyna nabierać jakiegoś tempa, zaraz zacznie tu się coś, jakby ten święty Mikołaj mnie niepokoi, który, on tam był za tymi drzwiami. To był on na 100%, dobra, o dobra, tu jest jakaś kartka. Dobra, co mam do zrobienia? Jesteś bardzo utalentowanym dzieckiem, twoja mama musi być z ciebie dumna. Musisz fireplace, okej. Znaleźć 8 kawałków drewna. Dobra. Musimy znaleźć 8 kawałków drewna do tego, żeby rozpalić ten ognisko. A tu się nie paliło wcześniej? O kurde, to jest wywalone. Mam wrażenie, że to się wcześniej paliło. Dobra, mamy pierwsze drewno. Dobra, znajdźmy więcej tego drewna. Gdzie tu mamy? Bo jest wszystko w tym miejscu? Nie no, żartujecie sobie, że to jest wszystko. O nie, o nie. Dobra, czekajcie, zobaczmy na górze. Dobra, trzeba sprawdzić ten safe jeszcze. Trzeba sprawdzić ten safe. I tam na, pewnie, no nie, dobra, będzie trzeba znaleźć... aha, jeszcze klucz potrzebujemy do tego dołu tam. Czekajcie, gdzie był ten safe? Tu był ten safe. Dobra, sprawdzamy to. 2012 to było, sprawdźmy to, uwaga. Okej. Okay. Nie? O, to poszło, dobra. Jest klucz, dobra, mamy klucz. Mamy klucz, dobra, jest git. Jest bardzo dobrze, dobra. Zobaczmy na górze, czy tam jest drewno. Bo może będzie na strychu więcej drewna. Aczkolwiek, kurczę... nie wydaje mi się, żeby na strychu może... chociaż nie, na strychu nie będzie więcej. A! Jest! Dobra, mamy kolejne dwa drewna. Git. Dobra. Jest dobrze. Dobra, chyba więcej tu nie będzie. Schodzimy na dół. I znajdźmy... no, mamy klucz, więc możemy pójść na dół do tego. Do... jak to się nazywa? Do piwnicy. Więc znajdźmy do piwnicy. Nie ogarniemy, co tutaj się dzieje. Dobra, uwaga. Tu jest radio. Dobra, otwórzmy te drzwi. Right mouse button to unlock the door. Okej, udało się. Dobra, jesteśmy na dole. Co my tu mamy? Okej, jest tak. Tu jest jakiś włącznik światła. Przydałoby się to odpalić. Mamy bilarda. O, dobra, jest drewna więcej. Dobra, git. Tutaj nie ma nic więcej. Tu jest drewno. Dobra, mamy to. Ile tego mamy? 7. Mieliśmy mieć 8 kawałków. Czyli jeszcze jeden kawałek drewna gdzieś jest, tylko pytanie, w którym miejscu? Dobra, tutaj, tu coś będzie? Czy to gdzieś indziej? To pewnie będzie gdzieś... o, dobra, jest ostatni kawałek drewna. Dobra, mamy to. Okej, możemy iść rozpalić to ognisko. O nie, dobra, słuchajcie. Ja czuję, że skoro tam pisał, że to jest last game, to teraz zacznie się coś dziać niedobrego, nie? Takie mam przeczucie. Dobra, uwaga. Dobra, uwaga, nie, teraz coś się stanie, 100%. O kurczę, popatrz za siebie. Nie, ja tam się popatrzę, to na pewno coś wyskoczy mi. Dobra, czekajcie. Okej. Okay. Dobra, mamy kartkę jakąś. Congratulations, Vanessa, you have completed all the games and... no. Udowodniłaś, że jesteś lepszym dzieckiem. Od innych dzieci. Okej, mamy zejść do piwnicy. Bo tam czeka na nas prezent. Okej, dobra, no to schodzimy do piwnicy. Zabrać prezent w takim razie. Dobra, zapalam tą lampkę, żeby cokolwiek widzieć. O nie, dobra, tu coś się stanie. Co jest? Kurczę, mol. O nie, tam coś niebieskiego jest, tego nie było. Okej. O nie. To mi się nie podoba. Tego tu nie było napisane na tych ścianach wcześniej chyba. No, otwórzmy te drzwi. O kurczę. To jest mama? O kurczę. O kurczę. Dobra. O nie. Dobra. Już się zaczynam bać trochę. Nie będę ukrywał. Dobra, wyjdźmy stąd. Idziemy.
Jezu, jak się straszyłem tego. Don't let Santa Claus see you have another chance to escape. Okej, okay. Santa is here. Czyli już mi święty Miko. Dobra, to mi się nie podoba. Press shift, K to run. Okej, możemy w końcu biegać. On tu poszedł. O kurde, zostaw mnie. Zostaw mnie. Goni mnie? O nie, idzie tu, gdzie ja mam iść? Ja idę na strych idę. O kurcze, o kurcze, o kurcze. Okej, poszedł na dół. Dobra, git. Dobra, jakiego mamy teraz taska? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Wyjdź tu do góry. Czemu jestem zablokowany? Find a way to call for help. Okej, musimy zadzwonić po pomoc, czyli musimy znaleźć te... Dobra, ja wiem, gdzie był telefon. Telefon był tutaj. Tu. Czekajcie, bo tu mama zostawiła ten telefon. I co jest? O nie, on zabrał ten telefon. Czekajcie, może go schował w szafkę jakoś. Tu nie. Dobra, tu też nie. O nie, nie, nie podoba mi się to. Dobra, gdzie on jest teraz? On tu gdzieś był. Dobra, nie ma go. Czy tu jest gdzieś telefon? Czy ja tu... Słyszę jego kroki. O nie, jest tu! Nie, dobra. Zostaw mnie, śmieciu! Nie, szybko. Goni mnie? Kurczę, goni mnie! Dobra, na strych, on chyba nie może wejść na strych, bo tu mi odpuścił wtedy. O nie, idzie tu! O nie, on tu... Może tu wejść? A, dziadzie, nie możesz tu wejść! Haha! Świecę ci lampą po pysku! Zostaw mnie! Dobra, odejdź stąd. Nie, no dobra, jesteśmy bezpieczni na strych, on nie może wejść na strych. Dobra, jesteśmy tu uratowani, dobra. Spokojnie, rozsiądźmy się. Trzeba się skupić teraz. Dobra, co my mamy do zrobienia? Find to way to call... Dobra, musimy znaleźć telefon. Czyli on zabrał ten telefon i go gdzieś ukrył. Trzeba znaleźć ten telefon w takim razie. Bo on nie będzie na górze, on będzie na pewno na dole. Bo on schodzi na dół. Więc nawet nie będę tracił czasu na szukanie tego na górze. Może to będzie w kuchni. Jest tu po prawej. On jest po prawej tam w kuchni. Tam jest 100% ten telefon. Jak ja tam mam wejść, skoro on tam jest? Słuchajcie, bo on... Co ta muzyka tak dudni? Jak ja tam mam wejść? Dobra, co jest z tą muzyką? Może tu gdzieś będzie ten telefon? No co jest? Ja mam tam zejść? No nie, no ja się boję. Kurde, no przecież to jak to wygląda? Jest, tu stoi, widziałem rękę. Widziałem tam rękę. No kurczę, jak ja tam mam zejść teraz? Jak on stoi mi za tym? Słuchajcie, wchodzę tu. Niech skończy się ta muzyka, co jest grane? On ciągle mnie widzi, czy jak? Co jest grane? Ja zepsuję tą grę? Słuchajcie, jeszcze raz, zejdźmy na dół. No nie no, ta muzyka ciągle mi tu dudni. No muszę go wyciągnąć stąd, bo on się chyba zbagował. Oaa, kurde, co sobie? Jest, idzie! Dobra. Odbagowałem go, bo był chyba tam zbagowany i ciągle ta muzyka grała. Dobra, musieliśmy to zrobić, dobra, tu. Idzie do mnie. Patrzcie, tu przyjdzie. Widzisz mnie? Jak mnie widzisz? Nie widzisz. Dobra. Wracasz z powrotem do siebie? Patrzcie, schodzi na dół. Ale patrzy się tu. Dobra, schodzimy na dół. On jest troszkę straszny, nie będę mówił, No jak? Co tu idziesz? Znowu. Po brzygańcu. Gdzie on teraz jest? Wraca. Jeri, on tak będzie tu krążył. Jak ja mam to zrobić, żeby tam zejść na dół? Dobra, schodzimy jeszcze raz.
No, zejdź z tej drabiny. Dobra. Dobra, ja nie wiem, gdzie jest ten telefon. On tu na pewno gdzieś jest na dole. Dobra, nie ma go tu. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz. O, jest, jest! Jest telefon, dobra. Dzwonimy, dobra, dzwonimy na policję, czy nie wiem na co. Hello, this is 911. What's your emergency? Nie, no... Nie, goni mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Nie! Idzie za mną? Nie idzie za mną. O nie, on się jakoś zdenerwował teraz na mnie bardziej. Co my mamy do zrobienia? Find a way to... No jest... O kurde, idzie tu! O kurcze. Nie, jak on tu teraz mi wyjdzie... Jak on mi tu wyjdzie... Dobra, zszedł na dół. Dobra, o! Mamy coś innego do zrobienia. Dobra, mamy zapalić wszystkie światła i jakieś elektroniczne rzeczy, tak żeby policja mogła nas zlokalizować. Dobra, okej, dobra. Dobra, a więc uwaga. Zejdźmy na dół, czyli policja usłyszała o nas. Save time when Santa Claus is in the basement, you can lock him there. Okej, jak jest w piwnicy, możemy go zamknąć. Dobra, to jest bardzo dobra informacja. To jest bardzo dobra informacja. Skoro tak mamy zrobić, to zróbmy w takim razie tak. Czy ja go muszę go skusić do piwnicy, tak? Czy on tam może zejść sobie po prostu? Gdzie on jest? Tu go nie ma. Tu też go nie ma. Czy on jest w piwnicy teraz? O kurczę. Zamknąłem go? Światło zapalmy. O kurczę! O kurczę! Wyważę te drzwi? Dobra. Zapalmy wszystkie światła. Mieliśmy zapalić wszystkie światła. Wykorzystajmy ten czas na to. Aż lodówkę otworzę. Niech się nawet z lodówki świeci. Dobra. Jest git. Tu jest lampa. Dobra, nie mogę tej lampy zapalić. Idziemy tu. Dobra, zapalamy światło. Pyk. Jest świetnie, dobra. Co możemy tu zapalić? Tu jest lampa świecąca się. Dobra. Okej. Tu jest lampa. Dobra, zapalamy ją. Jest świetnie, dobra. Telewizor mam zapalić? Mogę telewizor odpalić? Czekajcie, tu był pilot. Nie mogę chyba. A to? DVD jakieś? Tu? O, dobra, włączyłem. Włączyłem telewizor. Dobra, git. Dobra, git. Dobra, on tam jest na dole. Dobra, idziemy na górę jeszcze odpalić, bo tu już chyba odpaliłem wszystko. Dobra, tu. Odpalamy w łazience. Odpalamy tutaj. Gdzie, jak ja tu mam odpalić w tym pokoju światło? Gdzie tu jest? O, tu jest włącznik, dobra. Odpalone, lampa. Nie mogę tej lampy odpalić, dobra. Tutaj. Tutaj też nie mogę, dobra, tu. Tu jest telewizor, okej, odpaliłem. A coś jeszcze? Tu jeszcze. Dobra, odpalone. Co ja mam? Czy mogę coś jeszcze odpalić? Tu jest lampka. Nie mogę jej odpalić, dobra. Co jeszcze mam odpalić? Wszędzie mi się świeci. Tu? Nie. O kurcze! O kurczę. Dobra. No co tu stoisz, dziadzie? Śmietniku. Prezentów mi nie dałeś. Zostaw mi tuś. A nie, tylko mnie straszysz. A co mam zrobić? Przywróć zasilanie. Jak ja mam przywrócić zasilanie teraz? Dobra, jak on tu stoi? Jak on tam był na dole? Przecież pod tą drabiną przed chwilą. Nie, dobra, to jest niepoważne! Chowam się tu za łóżkiem. Wyłącz to, proszę, jak on wszedł mi tam na dach! No, nie wiem, gdzie on jest. Czy on tu zejdzie za mną, czy nie? Dobra. Musimy przywrócić zasilanie na dole, w tej piwnicy. Pamiętacie tam? Tam był ten włącznik taki. O kurczę, tu jest otwarte coś. O kurde! O, ty śmietniku! Jezu, jak się straszyłem. O kurde. Dobra, nie, on tam pilnuje tej piwnicy. Ja nie wiem, dobra, co to ma być? I on mi tu przyjdzie teraz? Nie, no to jest, spocony jestem cały. O kurde. Ja mogę tędy wyjść?
O kurde, jest. O kurde. Dobra, ja muszę zejść do piwnicy, on jest w tej piwnicy przecież, śmietnik. A mam spocone ręce. Dobra, zejdźmy do tej piwnicy, on tu jest. Proszę, nie ma cię tu. O kurde, no co, co tu siedzisz? Wyjdź stąd. Wyjdź stąd. Dobra. Gdzie on jest? Idziesz do mnie? Jesteś tu, dobra. Co? Zagramy w kotka i myszkę wokół stołu, dobra, lecę na dół do basement. Schodzimy na dół, dobra, tu było zasilanie, muszę przywrócić zasilanie. Kurze, tu nie ma tego czegoś! O nie. Nie, on tu przyjdzie za mną. Nie ma go. Czemu ta muzyka mi ciągle gra? Gdzie on jest? Kurczę. Co? Gdzie on jest? Mi zrobi plecy zaraz. Mi zrobi plecy. Idzie tu. Dobra, chodź tu. Dobra. Dobra, tu. Idzie za mną? A, kurczę! O, dobra. Chodź, muszę cię wykiwać tu znowu. Dobra, tu. Dobra, wychodzimy. Dobra, wiecie co jest najgorsze, że ja już tu mi wyważył drzwi, nie mogę go zamknąć drugi raz w tym basemencie. Idziemy na górę, muszę go wykiwać jakoś. On idzie za mną. No kurczę, dobra, idzie. Dobra. Wejdźmy na górę. O kurczę, ale jestem spocony cały. Dobra. Jest tu? Gdzie on jest teraz? No musimy ten przełącznik znaleźć. Ja nie wiem, gdzie on jest totalnie. Dobra, tu. Nie widzę nic. On to znowu zabrał. On to jest jakiś niepoważny. Dlaczego ta muzyka tak mi dudni ciągle? Coś. Mamy to! Mamy to! Muszę zejść do piwnicy teraz. Gdzie on jest? Gdzie jesteś? Farfoclu! Tu cię nie ma. Pewnie w piwnicy siedzisz, co? O, wiedziałem. Dobra, wykiwam cię. Wiem, że jesteś wolniejszy. Chodź tu do mnie. Stoczymy walkę, batalię. Poszedł na górę. Jaki debil. Dobra, odpalamy to. Jest! Już? Wygraliśmy? Co się zaraz stanie? Ja jestem pewien, to nie może się tak skończyć łatwo. Co się stanie? Okej, policja przyjechała. Dobra, git, chyba wygraliśmy. Wchodzą do środka. Dobra, git. Wygraliśmy? Nie, o, dobra, wychodzę, wyszła ta dziewczyna, czyli ja. O nie, on jest na dachu. Przeszliśmy grę? Kurczę. Dobra, widzowie. Udało nam się skończyć gierkę. Chyba, tak mi się wydaje, że to jest koniec, bo są napisy, więc chyba to jest koniec. Tak, dobra, przeszliśmy grę. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Ej, naprawdę, tak się wystraszyłem przy tym horrorze, ale bardzo fajna gierka. Bardzo fajna gierka. Ej, oby więcej takich gierek, oczywiście, jak chcecie więcej takich horrorów, to zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu, jaką gierkę mógłbym przejść, dajcie swoje propozycje, a ja oczywiście je rozpatrzę. Widzimy się w kolejnym odcinku i życzę wszystkim wesołych świąt.